Bardzo dobra wiadomość dla rodziców przedszkolaków w Suwałkach. Prawdopodobnie w przyszłym roku kalendarzowym zostaną oni zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Z taką propozycją wystąpił do suwalskich radnych Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat, rodzice będą musieli spełnić pewne warunki. Przede wszystkim to zameldowanie w Suwałkach i odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz miasta Suwałk. Do tej pory ulga dotyczyła tylko rodziców, którzy nie ukończyli 35 roku i ich dzieci 3 i 4-letnich. Dodatkowo także rodziców dzieci 5 i 6-letnich. Jeśli radni miejscy zgodzą się na propozycję prezydenta Suwałk, kryterium wieku nie będzie brane pod uwagę, a zwolnienie z opłaty będzie dotyczyło rodziców wszystkich przedszkolaków. W tej chwili te odpłatności są symboliczne, które wpływają do kasy Urzędu Miejskiego, a wobec tego myślę, że nadszedł czas, żeby w ogóle zrezygnować z odpłatności za przedszkola. Jak wynika z bieżących analiz, skutki finansowe wprowadzania tych zmian nie będą mocno obciążały budżetu miasta Suwałk, które pod względem dochodów jest w dobrej kondycji. Z naszych wyliczeń i kalkulacji wynika, że jest to kwota oscylująca w granicach 260 tysięcy złotych. Dlatego też uznałem, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie z taką propozycją, ażeby w ogóle zlikwidować odpłatność za udział suwalskich dzieci w publicznych miejskich przedszkolach. Jeśli Rada Miejska przychyli się do propozycji prezydenta Suwałk, ulgi dla wszystkich rodziców suwalskich przedszkolaków mogłyby wejść w życie już w przyszłym roku. Na półmetku jest realizacja drugiej edycji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Suwałki w 2017 roku. Chodzi o pieniądze na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. Do tej pory miasto rozliczyło 40 zadań zgłoszonych do programu. Dotyczyły one 15 podłączeń do sieci gazowej, 2 do sieci cieplnej i 23 przypadków wymiany kotła. W sumie umowy w 2017 roku o dotację na realizację zadania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy miasta Suwałki podpisało 89 osób. Cieszy bardzo mnie to, że jest to druga edycja tych dotacji i prawie dwukrotnie więcej jest osób zainteresowanych, które złożyły wnioski, które otrzymują dotacje. Aby jeszcze bardziej przybliżyć suwalczanom problemy niskiej emisji oraz zachęcić do skorzystania z przyjaznych środowisku źródeł ciepła, Dni Otwarte Ciepłowni pod hasłem Misja Emisja organizuje przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Suwałkach. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października. Szczegóły na stronie internetowej umsuwalki.pl.